Dobry wieczór, moi drodzy. Witam w niedzielę. Dzisiejszy komentarz jest kolejnym z mojej listy komentarzy na prośbę lub życzenie, jak kto woli. I ten komentarz przeniesie nas do Stanów Zjednoczonych. Tym razem będziemy zajmować się zaginięciem, aczkolwiek jest to zaginięcie z policyjną tezą. Sprawa jest do dziś nierozwiązana, niewyjaśniona. No i tyle, tytułem wstępu oczywiście. Będziemy omawiać sobie zaginięcie Joe Pichlera, 18-latka, który urodził się 14 lutego 1987 roku w Nowym Jorku, ale wraz z rodziną zamieszkali w stanie Waszyngton w mieście Bremerton. Joe był czwartym z pięciorga dzieci i w bardzo młodym wieku rozpoczął de facto pracę przed kamerą. Występował bowiem jako dziecko w reklamach i przypuszczam, że w następstwie tego został dostrzeżony i obsadzony w dwóch częściach serii o Bernardynie Beethovenie. Być może część z Was kojarzyć go z tego właśnie obrazu. Na Beethovenie nie skończyło się. Wystąpił też w innych filmach. Partnerował m.in. Robertowi De Niro czy Wesleyowi Snipesowi. Krótko mówiąc, jego kariera nabierała tempa, szła do przodu, w związku z czym chłopak bardzo dużo czasu spędzał w Los Angeles, ale w 2003 roku na prośbę rodziny wrócił do Bremerton. Jego mama tłumaczy to tym, że chciała, aby wrócił do rzeczywistego życia, żeby się nie odrywał od tej rzeczywistości, żeby pożył normalnie, a przy okazji skończył szkołę i tak się stało. W 2005 roku Joe ukończył liceum. Czy był zadowolony z powrotu do Bremerton? No, jak mówi jego mama, generalnie prośbę o powrót przyjął dobrze, ale do końca szczęśliwy nie był z tego powodu. Nie ma się co dziwić, bądź co bądź, jego kariera się rozwijała i no, została zapauzowana, a wiadomo, że jak się zapauzuje, to powrót może okazać się być zupełnie niemożliwy. Niemniej Joe planował w 2006 roku wrócić i kontynuować tą karierę, zwłaszcza, że miał mieć zdjęty już aparat ortodontyczny, który nosił i widocznie uznał, że to wyjdzie mu na lepsze, prawda? Tymczasem po skończeniu szkoły postanowił zamieszkać sam i zamieszkał sam w drugiej części, po drugiej stronie miasta. Zatrudnił się jako technik telefoniczny, miał świnkę morską w domu, w wolnych chwilach lubił jeść potrawy meksykańskie i grać w gry. Miał znajomych, miał przyjaciół, spotykali się i spotkali się 5 stycznia 2006 roku, parę tygodni przed 19 urodzinami Joe'ego. Na spotkanie, grali sobie w karty, wszystko było fajnie, znajomi twierdzili, że Joe był w bardzo dobrym nastroju, no ale ileś godzin później, konkretnie po 4 nad ranem, Joe wykonał telefon do swojego przyjaciela i przyjaciel opowiadał o tej rozmowie, że ona fajna wcale nie była. Wyczuł wyraźnie w głosie przyjaciela, że ten był pod wpływem no, napojów wyskokowych, no i wyraźnie nie był w dobrym nastroju. Tak zeznał przyjaciel Joe'ego. Joe zakończył tą rozmowę stwierdzeniem, że za godzinę do niego zadzwoni. To się nigdy jednak nie wydarzyło. Już nigdy Joe nie zadzwonił do swojego przyjaciela i nikt już nie miał z nim dalej kontaktu. 4 dni później, czyli 9 stycznia, policja natrafiła na porzuconą srebrną Toyotę Corollę, która, jak okazało się, należała właśnie do Joe'ego. Auto było porzucone 500 mil od zbiornika wodnego Port Madison Narrows. Policja zainteresowała się tym autem,
Nie ze względu na to, że otrzymała jakieś zgłoszenie zaginięcia, bo nie otrzymała w tym czasie jeszcze. Po prostu zainteresowała się tym pojazdem, bo był on porzucony. W środku nie znaleziono ani kluczyków, ani portfela, czy tam dokumentów. Znaleziono natomiast różne zapiski na kartkach. Były to wiersze i były to jakieś myśli, które zostały spisane na kartce. Joe pisywał czasami wiersze, więc nie było to nic zaskakującego. I z treści tych zapisków wynikało, że chłopak tam pisał, że chciałby być silniejszym bratem dla swojego rodzeństwa, czy wzorem do naśladowania, ja to tak przynajmniej rozumiem, oraz był taki zapisek, że chciałby, aby jego rzeczy trafiły do rąk młodszego brata. Policja przyjęła te notatki jako list pożegnalny. Oficjalne zgłoszenie o zaginięciu wpłynęło 16 stycznia. Nie wiem, czemu tak późno, no ale tak po prostu wpłynęło. Mama Joe'ego powiedziała, że policja nie wysiliła się za bardzo. Pierwsze, co się nie stało, to to, że nie zabezpieczono pojazdu. Nie poddano go oględzinom. A druga sprawa była sprawa związana z mieszkaniem Joe'ego. Otóż policja miała tam, według słów mamy, być przez 3 minuty. No, to jest oczywiste, że w tym czasie niczego nie zrobiono. A to, jak mieszkanie zostało zastane, no może zastanawiać, bowiem Joe był raczej uporządkowanym człowiekiem i zawsze pilnował tych podstawowych, automatycznych czynności, typu wyłączenie światła i zamknięcie drzwi na klucz. Tymczasem wtedy mieszkanie było całkowicie oświetlone i drzwi były niezamknięte na klucz. Czyli zachowanie kompletnie odbiegało od normalnej normy Joe'ego, co zastanowiło rodzinę. Oczywiście rodzina absolutnie odrzuca myśl o tym, czy odrzuca hipotezę policji, że chłopak postanowił się targnąć na siebie. Mało tego, policja nawet wytypowała w jaki sposób. Otóż policja uznała, że ponieważ auto zostało porzucone w pobliżu zbiornika wodnego, no to pewnie przebieg wydarzenia miały taki, że chłopak poszedł na most i z tego mostu skoczył do wody. No sęk w tym, że psy policyjne w ogóle nie znalazły tam tropu Joe'ego. Żadnego śladu. No ale to nie szkodzi. Ważne, że teza była jaka była. No i w zasadzie na tym zakończyły się działania, jakiekolwiek. W międzyczasie oczywiście były poszukiwania, w te poszukiwania włączyły się też postronne osoby, które w ilości paru set przybyły do Bremerton. No, te poszukiwania nie przyniosły żadnego rezultatu i finał tego jest taki, że sprawa nierozwiązana jest do dnia dzisiejszego. W 2011 mama Joe'ego napisała post na internetowej stronie organizacji o nazwie Surviving Parents Coalition, w którym to poście zwróciła jeszcze raz uwagę na to, na zaniedbania ze strony policji oraz na fakt, że to, co w ogóle w tej sprawie policja posiadła, zostało zgubione. Ja nie wiem, ile jest w tym prawdy, czy to w ogóle jest prawda, ale faktem jest, że na ten post nie było żadnego dementi. Natomiast dementi było, kiedy kobieta twierdziła, że parę dni po zgłoszeniu zaginięcia zadzwonił do niej jakiś detektyw i powiedział jej, że jego zdaniem jej syn na pewno nie żyje, ale wiele miesięcy musi upłynąć, zanim woda odda go po prostu, ujawni go.
czemu od razu zaprzeczyła policja, jako służba, że na pewno takie zdanie paść nie mogło. Niemniej kobieta twierdzi, że takie padło. No i w zasadzie na tym ta historia się kończy. A ja mam swoje co do niej przemyślenia, co jest oczywiste. Pierwsze, co na pewno daje mi do myślenia, to i to za każdym razem, kiedy taka sytuacja ma miejsce, to to, że ktoś nagle zachowuje się nienormatywnie. Czyli robi zupełnie inaczej niż przez całe swoje życie. To mnie zawsze będzie zastanawiało, bo dla mnie to, no jednak kiedy się tak dzieje, to jest jakiś konkretny tego powód. Każdy z nas ma jakieś swoje zachowania, które już wykonujemy z automatu pewne czynności i kiedy z jakichś powodów nie wykonamy jakiejś, to z reguły gdzieś nas to uwiera i kończy się z reguły, że się wracamy, bo wydaje nam się, że jednak coś jest, jakiś pewien rytuał, czynność nie został domknięty. Joe miał podobnie jak większość ludzi i tym razem nie dokonał tego rytuału z jakiegoś powodu. Oczywiście zakładając, że znajomi Joe'ego, którzy spędzali z nim czas, lub czy przyjaciel, który rozmawiał z nim przez telefon, jeżeli założymy, że oni oczywiście zeznali prawdę, to zastanawia mnie kontrast między dobrym nastrojem podczas spotkania z przyjaciółmi i znacznym pogorszeniem się tego nastroju parę godzin później. Czy zmianę tego nastroju można przypisać tylko spożywaniu napojów wyskokowych, o ile w ogóle do spożywania doszło, bo takie wrażenie miał jego przyjaciel przez telefon. Ale prawda jest taka, że de facto nie widział Joe'ego w tym momencie i tak naprawdę mogło być to tylko jego wrażenie. Natomiast jeżeli nawet był pod wpływem tychże napojów, to na przestrzeni tych kilku godzin może zadziało się coś, co wywołało taką drastyczną zmianę nastroju. Czy, nie wiem, spotkał kogoś, czy coś zadziało się takiego, że ten nastrój się tak gwałtownie obniżył. Gdybyśmy mieli potraktować przez chwilę założenie policji jako fakt, czyli że faktycznie chłopak postanowił się targnąć, no to jakie mógł mieć powody? Jakie mogły być przesłanki do tego, aby zdecydować się na tak drastyczny krok, który przecież to nie jest łatwa decyzja, a jeszcze pewnie trudniej wykonać? No i tak się zastanawiałam nad tym, no bo niby wszystko było fajnie. Jedyna rzecz, która nieco może wpłynęła na lekki spadek euforii, było to, że wrócił do Bremerton. Ale krótko mówiąc, planował wrócić z powrotem do Los Angeles za niedługi czas. Ale tutaj znów natrafiamy na informację, że ten powrót okazał się być niemożliwy. Nie wiemy dlaczego. Być może powód niemożności powrotu do Los Angeles był no, na tyle istotny, czy trudny, czy dołujący, że chłopak wpadł w taki nastrój. Czy wahania nastrojów i jakieś stany depresyjne Joe miewał częściej? Trudno powiedzieć. Nawet pewnie nie dowiedzielibyśmy się tego od jego najbliższych, którzy przecież mieszkali oddzielnie od niego. Nie przebywali z nim na co dzień. Wiadomo, że najbliżsi zawsze wypierają taką tezę, że ktoś mógłby się targnąć. Nie mieści im się to po prostu w głowie. Ale faktem też jest, że najbliżsi czasami wiedzą najmniej. Bo ludzie wolą się zwierzać, nie wiem, znajomym, przyjaciołom, terapeutom,
czy obcym ludziom, aniżeli swoim najbliższym, więc najbliższym często wydaje się, że znają tą osobę doskonale, a prawda jest taka, że wiedzą o niej bardzo niewiele. I teraz tak, czy Joe nie miał tego typu problemów, co większość młodych gwiazd? To zupełnie luźna, to już kompletnie takie moje wycieczki, bo sobie uświadomiłam, że ci wszyscy aktorzy, czy większość znakomita, czy piosenkarzy, czy aktorów, wszystko jedno, którzy zaczynali swoje kariery w wieku tak młodym, z reguły, no, psychicznie siadali. Z reguły to są ludzie, którzy się pogubili, którzy popadli w nałogi, w depresję. Część targnęła się faktycznie na siebie. Czy Joe'ego dopadł syndrom gwiazdy młodocianej? Przypomnijcie sobie Macaulaya Culkina, czyli Kevina samego w domu. Jak strasznie popadł w nałogi. On w tej chwili wyszedł na prostą, ale było bardzo źle. No i takich historii jest mnóstwo. Czy ten czynnik mógł wystąpić w przypadku Joe'ego? Trudno powiedzieć. Nikt nic nie mówi na ten temat. Policja też założyła, że notatki, które znalazła w samochodzie chłopaka, oceniły je jako list pożegnalny. No, dla mnie to tak nie wygląda. Zresztą nie tylko dla mnie, dla rodziny również. Dla mnie osobiście to wygląda jak po prostu zapis pewnych myśli. No, coś na kształt dziennika to bardziej dla mnie wygląda, bo list pożegnalny z reguły ma bardzo podobną konstrukcję w każdym przypadku, czyli jest, zawiera przeprosiny bliskich, wyjaśnienie swojej decyzji, dlaczego tak zdecydowali, co się zadziało, że tak było. Natomiast tutaj tego typu notatek nie było absolutnie. Natomiast zdania, które tam były zawarte, no, można byłoby osadzić w różnym kontekście, niekoniecznie tym ostatecznym. Więc ja akurat tutaj bym nie była taka pewna, czy to można tak było potraktować i czy tak na pewno musiało być. No i jeszcze jedna rzecz, no szkoda bardzo, że nie dokonano oględzin pojazdu, ponieważ myślę sobie, że tym pojazdem niekoniecznie przyjechał sam Joe. Ten pojazd mógł być podrzucony przez osobę trzecią. I fakt, że ani na moście, ani jak rozumiem w ogóle w okolicy tego pojazdu psy nie złapały żadnego tropu Joe'ego, no jest znaczący, no bo raczej nie zaczął fruwać. Jeżeli wysiadł z tego pojazdu, musiał gdzieś pójść. W jakimkolwiek kierunku, więc psy tropiące złapałyby jego trop, a nie złapały go wcale. I dlatego się zastanawiam, czy to auto nie zostało przez kogoś tam podrzucone. Bo takich spraw było w ogóle mnóstwo, kiedy taki manewr był zastosowany. I to by może też mogło poniekąd wyjaśniać, dlaczego mieszkanie było oświetlone i otwarte. Bo Joe nie opuścił go jakby planowo, planując opuszczenie go. Tak jakby, nie wiem, może wyszedł do kogoś na chwilę z tego mieszkania, na przykład. Są luźne hipotezy, nie ma się co przywiązywać. No i co najbardziej jest w ogóle ciekawe, otóż obiło mi się, że policja w tym roku zaczęła dochodzić do wniosku, że no może jednak coś innego mu się mogło stać. Nie wiem, czy to oznacza wznowienie śledztwa, czy to oznacza cokolwiek, ale biorąc pod uwagę, że nie zebrano, nie zabezpieczono żadnych śladów, to na czym oni będą pracować, to ja nie wiem. Natomiast jeżeli byśmy przyjęli, że jakaś osoba trzecia maczała w tym paluszki, to kto mógłby to być? Czy Joe posiadał jakichś wrogów? Nie wiadomo, ale posiadał na pewno co?
sławę i rozpoznawalność. To oznacza, że miał fanów. A wśród tych fanów mógł mieć też psychofanów, bo to też się zdarza. I być może w Bremerton ktoś taki był. I po prostu chciał mieć tą gwiazdę dla siebie. No ale ponieważ policja tego nie sprawdziła, no to cóż, my też nie odpowiemy na te pytania, ale takie bym, powiedzmy, postawiła. I to są te rzeczy, które mnie zastanawiają, dają mi do myślenia. Gdyby było trochę więcej szczegółów dostępnych na temat, nie wiem, jego prywatnego życia i tak dalej, no to pewnie byłoby nam łatwiej coś z tego jeszcze więcej pozyskać i więcej sobie porozmyślać. Natomiast pracujemy na tym, co jest i na podstawie tego, no takie stawiam pytania i nie jestem w stanie powiedzieć na pewno, czy Joe targnął się na siebie, czy nie. Tak samo na pewno nie jestem w stanie powiedzieć, czy ktoś trzeci odpowiada za jego zaginięcie, ale na pewno moim zdaniem jest to bardzo prawdopodobne, że także taki to był, moi drodzy, komentarz. Mam nadzieję, że nie rozczarowałam osoby, która mnie o niego poprosiła. No i co? Będę dalej z listy się posuwała, bo jeżeli chodzi o Didiego, to, co na pewno jest oficjalnie podawane, to fakt, że jego proces ma ruszyć w przyszłym roku, bodaj w maju. A do tego czasu nie wiem, co będzie. Na razie jest mnóstwo plotek i coraz więcej nazwisk, nic pewnego, ale oczywiście śledzę. To wszystko się staram śledzić naraz, prawda, co tam mamy do śledzenia. No, tymczasem pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam spokojnego niedzielnego wieczoru, spokojnej nocy i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się bezpiecznie jak zawsze. Ściskam, pozdrawiam i do zobaczenia i usłyszenia. Pa.